Cześć wszystkim, dzisiaj piąta część Fireboy and Watergear Elements się nazywa ta część. Nie grałem ją jeszcze nigdy, więc zobaczymy jak będzie się dobrze w to grało. Tutaj jest więcej poziomów na to, na Androidzie i na Androidzie. Na telefonie jest więcej poziomów. No, mi wystarczy komputerowa część, więc no zobaczmy jak to wygląda. O! Przybliża nam się. Fajnie. A, dobra. Przeskoczyć to ja muszę wodę. A nie ogień. Ogień to wodą. Dobra. Mogę sobie skipnąć tutorial, ale mogę go sobie też przejść, tak? W ramach przypomnienia i pokazania osobom, które by dopiero co trafiły na ten odcinek. Znaczy, nie widziały może poprzednich części. Możecie sobie nadrobić, a teraz dobiegniemy do domków, które są tam do góry. I grafika jest o wiele lepsza niż w poprzednich częściach. A, znaczy w sumie jest taka sama, nie? Nie w tę stronę. 52 sekundy. O. Fajnie. A dużo czasu mieliśmy, żeby zdobyć zielony kryształ tutaj. Dobra, next level. Loading. Reklama oczywiście. Zaraz sobie zobaczymy, ile jest tu tych poziomów. O, tego poziomu to ja nie znam, okej. And. Nie tu. A poziom się zmienił. Okej. Aha. A, to tak to działa. To od którego zaczynamy? Bo mamy tutaj mnóstwo tych. Możemy sobie przechodzić po prostu po kolei, nie? Skoro listek zaczęliśmy, to zaczniemy od listka, potem... A ile to jest krain? 2, 4, 6, 7 krain. Jest tu 7 krain i każda kraina ma 6 poziomów. Ale nie każda kraina ma ten duży kryształ. To jest ten tutorial, nie? Tak, tutorial. To jest chyba ten poziom, co nam pokazali z ogniem, nie? To są poziomy z ogniem, to są poziomy te leśne, to są wodne poziomy, to są z wiatrem, tu są ze słoneczkiem, tutaj są z lodem, no i jeszcze jakieś poziomy z tego typu, okej. No dobra, to zacznijmy. Tego poziomu nie znam. Jak nam przybliża, to trochę... się nie przeszkadza, tylko że no nie widzimy, co jest na dole. Okej, teraz tak. Woda musi trzymać. Okej. Teraz ogień. Woda pcha sobie to pudło. Żeby sobie woda mogła wyjść. I idziemy dalej. I teraz to samo, tylko z ogniem trzeba zrobić. Ogień sobie przejdzie tędy. Okej. Tu jest kryształ wody, tu jest kryształ ognia. Teraz woda musi przejść górą. Ogień, no nie ma. Ogień akurat nie ma problemu, żeby ominąć tą wodę, bo nawet nie musi iść tamtędy. Tam nic, bo ogień nie miał. Minuta potrzebna. No dobra, potem możemy spróbować jeszcze raz. Nie wiem, czy ja będę robił... Chociaż poczekajcie.
Każda kraina ma 6 tych, tak jest 7. Czyli 42 poziomy chyba są, nie? W sumie może być to też tak, że nie będziemy przechodzić od razu całych krain, tylko po prostu w takiej kolejności, jak nam tutaj poziomy pokażą, to będziemy przechodzić. To jest akurat poziom z ogniem, nie? Mogę sobie przechodzić. Nie muszę od razu tam zaraz krainy jednej całej, potem drugiej całej. Możemy tak mieszane przechodzić. Co by na to? Mieszane mogą być, nie? Przynajmniej będzie jakoś bardziej fajniej. Okej. Tu gdzieś jest przycisk czerwony. To powiedzmy, że w odcinku przejdę 12 poziomów. W tym poziomie... O, jeszcze lawa tu jest. Kolejna. W tym odcinku jeszcze przeszliśmy sobie tutorial. Czyli wychodzi, że będą 3 odcinki. 3 odcinki z Elements. Ja sobie nie będę wybierał poziomu, po prostu gra mi będzie poziomy wybierać, tak? Teraz tą wodę trzeba do góry dać. Okej, okay, mogę sobie spaść. Okej. Okay. Zrobione. Niech będzie, że po kliknięciu Next Level to co mi wyskoczy, to przechodzę. Okej, okay, może być. To co mi skoczy po next level, to przechodzę. Dobra. Zostańmy przy tym, co myślę. Otwieramy wodę. Teraz woda musi przejść górą. I tutaj woda czeka. No, czeka, czeka. A. Okej, okay. Kulka doleciała. Jakbym ją za mocno popchnął, to by zleciała stamtąd, więc no, trzeba było uważać. Ogień też nie mógł przejść przez tą szparę. O. Teraz spuszczamy przycisk. Otwieramy. I można iść do domku. Zobaczymy, czy teraz będą mi... się losować poziomy ogniste, czy jak? A nie, nie zawsze ogniste. Okej, okay, to się losują... Pewnie to jest tak dwa poziomy... Po dwa poziomy z każdego. Może tak. To już cztery poziomy zrobione są. To jeszcze mamy 8 do zrobienia, okej? Okay? Spróbuję to zapamiętać. Ogień musi iść górą. Teraz dla odmiany ognia trzeba przedostać przez wodę. Ostatnio, w poprzednim poziomie, jak przedostawaliśmy wodę, to teraz ognia trzeba przedostać. Ale jeszcze żadnego killa nie zaliczyłem, więc jest dobrze. A, poziom już się skończył. W sumie w poprzednich częściach nie było takich poziomów, co się szło w prawo. Z reguły to się szło albo do góry, albo na dół. Okej. Okay. Teraz trzeba sobie przejść trochę. Niech mi pokażą ten poziom. Okej, okay, tak on wygląda. Pełen wody. No dobra. Trzeba ognia wpuścić. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy się wszystko nagrywa i poprawię ekran. Aha, mogę sobie scrollować to. Znaczy, myszką sobie mogę kręcić i wtedy mi się to zmniejsza, tak? Ale oprócz tego, że się zmniejsza, to jeszcze mi się ekran przesuwa. Więc no nie będę tego klikał. Jeszcze ja mogę zrobić tak. Czym nie mogę? Niestety nie sięga. Nie sięga, dobra, trzeba mu dać to pudło. Dobra, jest. Teraz przejdziemy tutaj.
Ogień znowu górą. Jak to są wodne poziomy, no to będą tak wyglądać. A, tylko jeszcze woda zbierz ten kryształ. Tu jest wody domek, tam jest domek ognia. Tylko, że no ogień nie przejdzie przez to. Ogień musi mieć podwózkę. Okej, podwózka zrobiona. Niech się woda też przejedzie, czemu nie? Niech się woda też przejedzie. A! Kryształ nie zebrany. Dobra, to wracamy. Dobrze, że nie trzeba tutaj nigdzie przeskakiwać, tylko sobie po prostu przejeżdża. Kryształ nie zebrany. Już zebrany, tam jest dla wody domek. I tyle. Dobra, woda może sobie iść. Trochę się przeciągnął poziom. No, nie przeszkadza. Czyli mamy już 6 poziomów, to jeszcze 6. Po 12 na odcinek może być, nie? Skoro jest 42. Skoro są 42 odcinki, to... Okej, okay, słoneczko to jest pewno dokładnie laserowy. Czy no... Z tymi... światełkami, które były w drugiej części. No bo element to jest połączenie wszystkich części, tak? Jeszcze dodali poziomy na wodę, poziomy na ogień. A cała reszta to jest po prostu powtórka z poprzednich części, tak? Czyli pewnie gdzieś tam będą jeszcze portale. Może jeszcze lód będzie, tam gdzie jest śnieżynka. Gdzie jest śnieżynka na blasku, to może być lód. Ja jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Nie! Nie tu. Chciałem sobie zobaczyć, czy mogę przejść. No mogę przejść do następnego poziomu. No okej, okay, win. Ale zostajemy przy tym, co nam włączyli. Czyli to. Wiem, skoro przestawiłem się na poziomy włączone przez grę, no to zostaję przy tym, tak? Nie zmieniam tego. No dobra. Pełno ognia. Woda nie ma jak przejść, fajnie. Sam ogień. Woda nie ma jak przejść. Dobra, jakoś się nią przejdzie. Tam jest. Dobra, przejście dla wody. Sobie woda zbierze kryształ. Chciałem spróbować przejść po tym, ale no. No nie da się, bo to jest ten kwadracik. Chciałem spróbować przejść po tym. Po tym. Ale nie można, bo to jest zamknięte w środeczku. Czyli trzeba wodę przedostać przez ogień. Dobra, to woda sobie już tu czeka. Nie mogę sobie przejść tędy. Dobra. A. No dobra. Przejdziemy tędy. Gdzie ja tu idę? Z tej strony. Mogłem sobie z tej strony przejść? No to fajnie. Teraz tak. Ja sobie to muszę włączyć. Gdzie to się obkręci? O, teraz mogę przejść. Woda może teraz przejść. Tam przy domkach jest włącznik, dobra. Teraz tak. Jak skieruję to na dół, to gdzie to idzie? Włącza się tamto. Żeby przejść przez smołę. Okej. Okay. Tak to wygląda.
Czyli teraz trzeba wszystko po prostu odkręcić, czerwony zostawić, no i będziemy mieli zrobiony poziom. Dobra. Czyli wszystko z powrotem. A nawet nie trzeba. Tylko niebieskie wystarczyło. O właśnie. O, prawie spadłaś. Aha. O, tylko jeden przejdzie. Drugi musi przyciskiem. No dobra. Nie boli. A, jeszcze kryształ zbierzmy. Czy wszystkie kryształy zebrałem? Zaraz się okaże. Sobie powiększymy poziom. Tak, wszystkie zebrane. Mamy kolejny poziom. Poziom już w sumie siódmy z dzisiejszych, co przeszedłem. Jeden z pierwszych kryształ duży. No i mamy teraz wiaterki. Aha, o to chodzi z wiaterkami. Po prostu to są dmuchawy w tych poziomach. Po prostu dmuchawy są w tych poziomach. Okej. Chyba da się to zrobić. Ten kryształ zabrać. Wetry. Poziom od nowa. Teraz zebrany kryształ. A, dobra, to trzeba zrobić tak. O, woda jeszcze musi iść po kryształek swój. I teraz ognia trzeba jakoś przedostać. Woda sobie przejdzie normalnie. Ogień niestety nie może. Okej, to zacznijmy. Tu jest kryształ wody, to robimy wody. Pierw woda. No i teraz ogień. O, taki fajny ten poziom z dmuchawami. Mogą być. Jeszcze mogę policzyć, ile... I się ciemno zrobiło. Czekajcie, bo ja tu muszę od nowa włączyć, bo się coś zepsuło. Wydawało mi się, że nie widzicie, a ja to mikrofon włączyłem, a nie nagranie. No dobra. To nie jest jakiś tam coś do. Tu nie było nic do ukrycia. Mamy tutaj dwa poziomy. Tutaj dwa poziomy. Tutaj jeden. Tutaj nic. Czyli tak. Dwa. Zero. Znaczy jeden poziom. Trzy. 5, 7, 9, no 9 poziomów już mamy, czyli jeszcze możemy 3 przejść. Może mamy 2. A nawet tu jest napisane, że Crystal Time Temple, czyli będą portale, Light Temple to światło. Czyli po prostu... Coś związanego z każdą poprzednią częścią. Jeszcze poziomy dla wody, poziomy dla ognia. Fajna mieszanka, fajna kombinacja. Oczywiście, że tak. A jeszcze możemy sobie włączyć te numerki poziomów.
Bo to tu leci w kolejności tych numerków, nie? Inaczej nie mogę. Nie mogę sobie przejść czwartego, nie przechodząc trzeciego. Dobra, przejdźmy do tego poziomu z wiatrem, który był. Nie wiem, czy to był ten, bo wtedy to mi się zepsuło coś. Więc no nie wiem, czy to jest ten poziom. Ale dobra, skoro przechodziliśmy w poprzedniej części od Q2, to tutaj też. I chyba źle policzyłem, bo jest chyba 8 tych etapów. No, może być, że po dwa poziomy z każdego etapu w każdym odcinku, nie? Może tak być. Skoro. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, osiem jest, ja coś źle policzyłem. Dobra, teraz się poprawiłem, więc no przejdźmy do tego wiaterka. Ok, wind. Pewnie mi następny wybierze z trójki. O. Fajna zabawa na dmuchawach. Mówię wam, nie znam tej części. Pierwszy raz zobaczyłem, jak nagrywam, nie? Co tu jest? Woda, okej. Aha. Teraz ciebie trzeba stamtąd wydmuchnąć. Aha, bo to łącze trzy. Znaczy, biały przycisk włącza trzy wejścia. Dobra. Dobra, trzeba cię stamtąd wypuścić. Mam jeszcze dmuchawy pod niebieskie, nie? Ale to pewnie będzie chodziło o to, że teraz niebieskie to trzeba włączyć dla ognia. Dobra, otwieramy drzwiczki tam do góry. Nie dało rady, trudno. Nie mogę skoczyć, trzeba dmuchawę, tej dmuchawy użyć. Okej. Wydmuchać siebie trzeba, to zrobimy to na niebieskiej, żeby też wykorzystać tą dmuchawę. No i mamy zrobiony kolejny poziom. W takim razie jeszcze 4 poziomy, a nie 2. Skoro jest jednak. Nie, bo ja. Dobra. 7 jest. Siedem jest etapów, nie 8. Policzyłem 12 dla 7. To powinno być 14 dla 7. Dobra. Ja to źle podzieliłem. 42 poziomy faktycznie jest łącznie. Ale 42 na 3 to nie wychodzi 12, tylko 14. Dobra, poprawiłem się. Poprawiłem się i teraz tak, woda po śniegu nie chodzi zbyt szybko. Ogień za to do górki nie może się wspinać nie powspina się na śniegu, więc trzeba go puścić tędy. No i teraz tak. Trzeba zrobić tutaj lód zrobione. Tam do góry trzeba ten lód wyłączyć. Woda sobie idzie po kryształ, ogień idzie w tamtą stronę. No i właśnie są poziomy z tymi. To są już te poziomy z tymi. Z czasem. O! Jeszcze zdążyłem. Okej. Udaje się zaliczyć te poziomy na zielone. O, no i to jest nowy poziom. Czyli pierwsze poziomy pewnie są tutorialowe.
A potem poziomy kolejne są już normalne, tak? Pośpieszyłem się, tu jest ogień. Tu jest ogień. Okej, trzeba cię przedostać, woda, przez te ognie. Raz. Ona niewidzialna nie jest, nie więc. Ups. Przy okazji spadłaś. Okej. Dobra, zleciała mi do wody. Do ognia. Ale fajne są te poziomy. Piątej części. Bardzo fajne. Przeskoczyłaś. Zrobione teraz. Jeszcze pudło na zewnątrz. A. Teraz ogień do góry nie wejdzie. Musi to zrobić woda. Dobra. Otwieraj. Muszę zamykaj. Pek. A nie mogę tak. Woda nie przejdzie po śniegu zbyt szybko, więc no. Dla wody trzeba przytrzymać. Ogień sobie poradzi. Tylko, że to też zamknie się, nie? No właśnie. Leci do góry. I teraz tak. Ogień, woda. Mają swoje domki. Tutaj już. To w sumie jeszcze dwa poziomy, nie? W tym odcinku. Woda otwiera przycisk. Ogień to może przeskoczyć. Okej. A i zrobiony poziom kolejny. To teraz będziemy mieli portale, nie? Skoro Crystal Level, Crystal Temple, to będzie portale będą. A i poziom z portalami. Oczywiście tutorial, bo no, jak to było, jak to zresztą zawsze było, tutorial przed poznaniem nowej części, nie? Nie, ogniem chciałem. Chciałem ogniem, poszedłem wodą, no, bo mi się mylą czasami te przyciski. Dobra. Nie w tę stronę. Ogień nie skoczył. Zrobione. 45 sekund, ładnie. Teraz zobaczymy, jaki będzie poziom ostatni, który w tym odcinku robię. O, takie coś. Czyli trzeba będzie przeteleportować wodę. A i nie tylko, jeszcze trzeba tu wodę przedostać na tamtą stronę. A potem to będzie trzeba zrobić z ogniem. No więc no tu jest bardzo fajna kombinacja. Teraz to z ogniem trzeba zrobić. Ogień może zrobić tak. Nie tu. Ogień wychodzi. Włączamy portal. Nie w tę stronę. A, dobra, w tę stronę cię teleportuje. No dobra. Teraz tak. A. Trzeba ich steleportować tam. O, no dobra.
do ognia i do smoły nie sparłaś, więc żyjesz, woda. Okej. No i to był ostatni odcinek, ostatni poziom w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, łapeczki, komentarze, suby. W kolejnym odcinku kolejne dwa poziomy z każdej krainy, tak? Jak widzę, nie każda kraina ma 6 poziomów. To jest ich 5 tylko. Ale niektóre poziomy mają duże kryształy, niektóre etapy mają duże kryształy, a niektóre nie. I można sobie obejrzeć reklamę i sobie odblokować ten poziom, ale tak sobie nie będziemy wchodzić na skróty, bo po co nam to. Okej, no to tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!